Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Holm i dzisiaj pokażę wam naprawdę bardzo prosty glitch, dzięki któremu będziemy mogli przenieść się właśnie za pomocą tej oto śnieżnej kuli, czy tam lodowej, na Salty Springs, czyli słone strzechy, a raczej pod nie. Byłbym wam bardzo wdzięczny, gdybyście wsparli mój kanał, wchodząc do sklepu z przymiotami i w zakładce Wesprzyj twórcy wpisali kod HOLMYTY. Was to nic nie kosztuje, a mi pozwoli dalej rozwijać się na YouTubie. Gdy już to zrobicie, dajcie znać w komentarzu, a ja przypnę wam serduszko. Pierwsze co musimy zrobić, to znaleźć jakikolwiek budulec. Ja tutaj w pobliżu widziałem lamę, która właśnie w tym miejscu sobie tutaj elegancko stoi. Także my sobie ją po prostu zdobędziemy i podniesiemy cały lód z niej. W dalszej kolejności będziemy potrzebowali również inne rzeczy, ale to spokojnie oglądajcie do końca i na pewno dowiecie się, o czym tutaj mówię. Dokładnie, słuchajcie, mamy również wieżyczkę strzelniczą. To jest rzecz, która będzie nam na 100% konieczna, w 100%, więc upewnijcie się, że również ją macie. No i co? I teraz podążamy oczywiście do naszej kuli. W tym momencie, gdy idziemy, pamiętajcie, aby zostawić łapeczkę w górę, jeżeli seria wam się podoba, oraz subskrypcję na kanał, bardzo to doceniam, a ostatnimi czasy YouTube po prostu bardzo lubi ucinać zasięgi moim filmom, co jest dosyć bolesne, aczkolwiek mam nadzieję, że to pomożecie mi jakby nadrobić. Dobra, myślę, że najłatwiej będzie pójść po prostu na górę tego zamku i z góry zamku zbudujemy sobie po prostu schody jeszcze do góry. Ale ona fajnie wygląda, masakra. Ale ona fajnie wygląda, dobra. Budujemy sobie. Wchodzimy na sam szczyt. Hopsa. Mloch. Wskakuj, a nie kurde, idziesz jak menel. No, i bardzo ładnie. Okej, także budujemy sobie do góry. Na pewno nam wystarczy, mamy chyba nawet nadto kurde tego budulca. No i co? I budujemy sobie teraz schody do góry, właśnie tutaj w tym miejscu, tak aby być mniej więcej na poziomie tej kuli. Chyba tak, tak, tak będzie dobrze. Okej, budujemy. Budujemy sobie oczywiście jeszcze wokół niej jakąś platformę, żeby ta kula nami nie zniszczyła. Okej, wszystko chyba będzie ładnie. Nie trzeba tego dużego budować. Jak widzicie, podchodzimy, to nam ekran zamarza. Jest to bardzo fajny efekt. Mi się to akurat osobiście bardzo podoba. No i co? Jesteśmy pod kulą. Stawiamy teraz pod kulą tutaj właśnie podłogę. No i teraz musimy użyć naszej wieżyczki, która również idzie pod kulę. Także wieżyczka jest pod kulą. No jak się domyślacie, jedyne co musimy zrobić, to po prostu usiąść na wieżyczkę. Tak, także wsiadamy na wieżyczkę. Klikamy evade. Jesteśmy kompletnie biali. Jak widzicie, proszę bardzo, wychodząc z wieżyczki, jesteśmy pod słonymi strzechami. Strzechami. No i spadając właśnie w taki sposób, wiadomo, zginiemy. Ale jest jeden sposób, aby nie zginąć, który wam również w tym momencie pokażę. Jeżeli nie chcecie zginąć, będziemy potrzebowali dwóch rzeczy. Będzie to budulec ponownie oraz grappler, czyli kotwiczka, którą oczywiście znajdę już tutaj sam. Nie będę wam jakby czasu marnował, żebyście oglądali, jak szukam głupiego grapplera, prawda? Ale pokażę wam, co zrobić, aby po prostu móc się o coś złapać, spadając tam. Także idziemy do tej górki. Tutaj jest bardzo fajna górka. I właśnie dzięki niej możemy zbugować troszeczkę nasze platformy. Także podchodzimy. O, jak widzicie, tutaj, budując tutaj, budujemy tak naprawdę w podłodze. O, proszę bardzo. Budujemy tutaj w podłodze. Także możemy sobie tutaj troszeczkę więcej tego wybudować, żeby mieć pewność, że nie spadniemy. Czy wiadomo, i tak możemy spaść, bo my nie lecimy prosto na platformę, tak będziemy musieli jeszcze potem machać, żeby jakby w miarę dobrze wylądować. I chyba w miarę duże to wybudowałem, prawda? Jeszcze tutaj troszeczkę sobie pobuduję, żeby nie było pod ziemią. W ogóle piękne jest to, że możemy pod ziemią budować, prawda? To jest niesamowite. Także wszystko jest wybudowane. Ja idę szukać grapplera, wracam na górę śnieżną i widzimy się z powrotem. Dobra, udało nam się znaleźć grappler. Przy okazji znaleźliśmy również ślurpę oraz podkę, która nam się raczej nie przyda. Powiem szczerze, że dosyć szybko nam się to zeszło, także cel ostateczny, srogi szczyt, a raczej wielka kula lodowa na srogim szczycie. O, i kolejna lama. Siema. Co tam u ciebie? Popełniłem naprawdę duży błąd, ponieważ zapomniałem, aby włączyć zostawianie itemów przy śmierci i przez to, że chciałem się odrodzić, no niestety zginąłem i musiałem znowu tu wracać, żeby zbierać itemy, także mloch, geniuszu, czemu tego nie zrobiłeś? Teraz muszę iść z buta. No masakra, no cóż, może damy radę. Pamiętajcie również, że za każdym razem będziecie musieli znaleźć inną wieżyczkę, ponieważ kula przy każdym teleporcie po prostu ją niszczy. Także życzę powodzenia, mi to trochę zajęło, musiałem pójść aż na butny brzeg. No kawałek jest, ale wracamy na srogi szczyt. Swoją drogą nie jest to żadną dźwięk, aczkolwiek powiem wam, że w tej kuli słyszę odgłosy smoka. Nie tyle co smoka, burza śnieżna, jakieś machnięcia skrzydłami i tak dalej, więc wydaje mi się, że będzie ciekawie. Ale to oczywiście nie, odcinek nie jest o tym, także stawiamy naszą wieżyczkę. No i teraz musimy po prostu liczyć na szczęście. Albo trafimy, albo nie. Także wchodzę, wychodzę, jestem i nie trafiłem. No niestety, nie wyszło mi. Ale czat, jeżeli chcecie, możecie również spróbować. Jest to bardzo proste.
Oczywiście, jeżeli wam się uda, to będziecie w gronie ludzi, którym się udało, czyli nie w moim gronie, i będziecie mogli sobie biegać pod mapą. Oczywiście jest na to również inny sposób, o wiele prostszy. Wystarczy bowiem wziąć sobie budulec, postawić tutaj podłogę i na tej podłodze postawić wieżyczkę. I potem wychodzimy z wieżyczki, jesteśmy znowu pod Salty. Także mam nadzieję, że wam pomogłem. Jeżeli wam się podobało, oczywiście łapeczkę w górę, subskrypcja. Do zobaczenia, trzymajcie się, widzimy się w następnych materiałach. Na razie.